Dzień dobry, witamy na naszych warsztatach pieniądze się liczą. Mam na imię Edyta i pracuję dla organizacji kontakt. Kontakt jest organizacją charytatywną działającą na rzecz rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi. Wspieramy rodziny udzielając im jak najlepszych porad i informacji. Zbliżamy do siebie rodziny, aby się wzajemnie wspierały. Pomagamy również rodzinom prowadzić kampanie, działać w wolontariacie oraz przeprowadzać zbiórki pieniężne w celu poprawy ich życia oraz życia innych. Udzielamy porad, informacji i wsparcia dla rodzin wszystkich niepełnosprawnych dzieci i młodych osób w wieku od 0 do 25 lat z diagnozą lub bez. Należą do nich długotrwałe problemy zdrowotne, rzadkie choroby niepełnosprawność fizyczna, niepełnosprawność intelektualna problemy z zachowaniem choroby zagrażające życiu problemy ze zdrowiem psychicznym. Na stronie internetowej Kontakt dostępne są porady i informacje odnoszące się do wszelkich obaw, jakie rodzic może mieć w związku z wychowywaniem dziecka z dodatkowymi potrzebami. Od diagnozy, uprawnień do usług i zasiłków, po opiekę nad dzieckiem i wsparcie, gdy Twoje dziecko jest w szkole lub na studiach. Wiele narzędzi na naszej stronie internetowej ma na celu pomóc rodzicom szybko i łatwo znaleźć porady, których szukają. Zaliczają się do nich nasz wirtualny asystent i narzędzie często zadawanych pytań. Teraz rozpoczynamy nasze warsztaty. Pieniądze się liczą. Niniejsza prezentacja ma na celu pomóc w uzyskaniu przez Ciebie wiedzy, jak poprawić swoje finanse, zrozumieniu do czego możesz być uprawniona oraz zrozumieniu niektórych zasad ubiegania się o zasiłki. Jest również po to, aby pomóc Ci dowiedzieć się, jak uzyskać wsparcie. Kontakt wydaje e-newsletter pod tytułem Co nowego, What's New? który zawiera miesięczne aktualizacje i informacje o wszelkich istotnych zmianach w systemie świadczeń. Zachęcamy wszystkich do zarejestrowania się na newsletter, aby być na bieżąco ze zmianami w systemie świadczeń oraz uzyskać inne użyteczne informacje dla rodziców, opiekunów. Istnieje szereg świadczeń i dotacji, do których możesz być uprawniona, w zależności od Twojej sytuacji. Są to zasiłki dla niepełnosprawnych Disability Living Allowance, DLA, oraz Personal Independence Payment, PIP, zasiłek opiekuńczy Carer's Allowance, dodatek do dochodów, tax credit, pomoc w opłacaniu podatku lokalnego, Council Tax Support oraz zasiłek uniwersalny, Universal Credit. Niektóre świadczenia mogą być wypłacane, ponieważ Twoje dziecko jest niepełnosprawne, podczas gdy inne mogą być wypłacane z innych powodów. Na przykład możesz otrzymywać zasiłek dla niepełnosprawnych DLA, dla swojego dziecka oraz Cares Allowance jako jego opiekun. W zależności od Twoich dochodów i pewnych innych czynników możesz również uzyskać inne świadczenia takie jak Universal Credit, Child Tax Credit i zasiłek mieszkaniowy Housing Benefit. Aby dowiedzieć się, czy możesz ubiegać się o jakiekolwiek zasiłki, zapoznaj się z internetowym narzędziem Kontakt do sprawdzania świadczeń na naszej stronie internetowej. W Wielkiej Brytanii jest około 700 tysięcy niepełnosprawnych dzieci, ale około 4, 476 tysięcy rodzin nie otrzymuje głównego świadczenia, które może pomóc zaspokoić dodatkowe potrzeby ich niepełnosprawnego dziecka. Świadczenie to nazywa się Disability Living Allowance. Oznacza to, że 50% nie otrzymuje Disability Living Allowance DLA. Rodziny z niepełnosprawnymi dziećmi są najczęściej najmniej zamożnymi rodzinami w społeczeństwie. Wielu rodziców dowiaduje się o swoich uprawnieniach do zasiłku przez przypadek lub kilka lat po zdiagnozowaniu u dziecka niepełnosprawności lub rzadkiego schorzenia. Dlaczego ludzie nie ubiegają się o zasiłki? Rodzice o nich nie wiedzą. Uważają, że nie mogą się o nie ubiegać, ponieważ ich dziecko nie zostało zdiagnozowane przez lekarza. Zakładają, że nie mają do nich uprawnień. Otrzymują błędne informacje i formularze są zbyt trudne do wypełnienia. Rodzice nie postrzegają swojego dziecka jako niepełnosprawnego lub mającego dodatkowe potrzeby. Disability Living Allowance (DLA) jest głównym zasiłkiem dla niepełnosprawnych dzieci w wieku od 3 miesiąca do 16 roku życia. W wieku 16 lat należy się ubiegać o inny zasiłek dla niepełnosprawnych, zwany Personal Independence Payment, PIP. W związku z tym DLA zostaje wstrzymany po ukończeniu 16 roku życia. Aby złożyć wniosek, Twoje dziecko nie musi mieć diagnozy, ale musisz wykazać, że ma ono trudności związane z pielęgnacją i mobilnością a w wyniku tych trudności wymaga dodatkowej opieki, uwagi i nadzoru, bacznego obserwowania, więcej niż u innych dzieci w tym samym wieku, nie doświadczających takich trudności. Prawo do DLA opiera się w, ca w całości na tym, w jaki sposób choroba Twojego dziecka na nie wpływa i ile pomocy ono potrzebuje w codziennych czynnościach, takich jak położenie się i wstawanie z łóżka, kąpiel, mycie zębów, ubieranie się, karmienie. Bezpieczne poruszanie się po domu oraz wchodzenie i schodzenie po schodach, terapia lub przyjmowanie leków, komunikowanie się, spanie przez całą noc, chodzenie oraz możliwość wyjścia na zewnątrz. Aby uzyskać DLA, Twoje dziecko nie musi mieć dodatkowe potrzeby przez co najmniej 3 miesiące i przewidywany ich okres występowania musi wy wynosić kolejne 6 miesięcy. Nie ma znaczenia ile zarabiasz, jeśli pracujesz lub ile oszczędności posiadasz. Innymi słowy, uzyskanie DLA nie ma nic wspólnego z tym, ile posiadasz pieniędzy. Jeśli zostanie tobie przyznane DLA, to zazwyczaj więcej pieniędzy zostanie dodanych do niektórych innych zasiłków, które już otrzymujesz. Na przykład, jeśli otrzymujesz Universal Credit, to więcej pieniędzy zostanie dodanych do Twojego Universal Credit. Uzyskanie DLA dla dziecka w Twojej rodzinie oznacza również, że nie będziesz objęta limitem świadczeń Benefit Cap które nakłada ograniczenia na kwotę zasiłków, które możesz otrzymywać miesięcznie. Krótko mówiąc, DLA może mieć realny wpływ na ogólny dochód w twojej rodziny. DLA jest podzielony na dwa elementy: mobilnościowy, mobility component i pielęgnacyjny, care component. Każdy element ma różne poziomy, które omówimy w następnych kilku slajdach. Aby skutecznie ubiegać się o zasiłek dla niepełnosprawnych DLA, musisz wykazać, że Twoje dziecko potrzebuje znacznie więcej opieki, uwagi i nadzoru niż inne dzieci w tym samym wieku, które nie mają takich trudności. Twoje dziecko będzie musiało również przejść pewne testy dotyczące jego miejsca zamieszkania i obecności w Wielkiej Brytanii. Jeśli Twoje dziecko jest teraz poza krajem lub było poza Wielką Brytanią przez ponad 26 tygodni w ciągu ostatniego roku, zadzwoń na naszą bezpłatną infolinię, aby uzyskać dalsze porady. Więc dlaczego powinnaś ubiegać się od ILE? Aby zaspokoić potrzeby swojego dziecka, możesz potrzebować dodatkowej pomocy z powodu zwiększonych kosztów wychowywania niepełnosprawnego dziecka. Jest to sposób na otrzymanie zwiększonego wsparcia finansowego. Na przykład, jeśli otrzymujesz DLA, możesz również ubiegać się o inny zasiłek, zwany Carer's Allowance, o którym wspomnę w kolejnych slajdach. Więc czym są zwiększone koszty związane z wychowywaniem niepełnosprawnego dziecka? Wyższe rachunki za media prąd, woda, ogrzewanie. Być może musisz używać ogrzewania o wiele częściej. Jeśli, na przykład, Twoje dziecko nie śpi całą noc, lub jeżeli z powodu zimna sztywnieją mu stawy, być może codziennie musisz używać pralki i suszarki do prania, ponieważ Twoje dziecko się moczy w nocy. Może musisz kąpać dziecko częściej niż raz dziennie, ponieważ nie przeszło treningu czystości, lub mocno brudzi się przy jedzeniu. Specjalistyczna żywność. Twoje dziecko może potrzebować specjalistycznej żywności. Na przykład nie zawierającej nabiału lub glutenu. Lub może ono spożywać tylko wybrane produkty z określonych sklepów, zazwyczaj drogich marek. Być może musisz przygotowywać kilka posiłków, gdyby z powodu potrzeb sensorycznych dziecku nie spodobał się sposób podania posiłku lub talerz, którego użyłaś. Na przykład, może nie lubić, gdy produkty na talerzu się stykają. Być może musisz ciągle odgrzewać jedzenie w mikrofalówce, ponieważ dziecko je powoli, gdyż ciągle wstaje od stołu, chodzi. I ogólnie łatwo się rozprasza. Dodatkowe koszty transportu. Możesz mieć wiele wizyt, wizyt w szpitalu, co przekłada się na wyższe koszty paliwa i opłat parkingowych. Twoje dziecko może mieć problem z podróżowaniem transportem publicznym, np. autobusami, z powodu problemów sensorycznych. Dziecku może się nie podobać zapach w autobusie, ludzie siedzący blisko niego, hałas i tym podobne, więc musisz wszędzie podróżować taksówkami co jest kosztowne. Dodatkowe pranie, specjalna odzież, zakup dodatkowej pościeli. Być może Twoje dziecko musi częściej się przebierać, jeśli brudzi ubrania, na przykład często się moczy, brudzi ubrania jedzeniem, moczy się w łóżku, więc nie tylko musisz częściej zmieniać pościel, ale również częściej ją wymieniać na nową, gdyż szybciej się ona zużywa i zaczyna wydzielać zapach. Częstsza wymiana artykułów gospodarstwa domowego. Twoje dziecko może niechcący upuszczać przedmioty na podłogę, niszcząc je w ten sposób, lub gdy doznaje gwałtownej reakcji emocjonalnej. Na przykład, gdy coś nie jest po jego myśli, może specjalnie niszczyć przedmioty w gniewie, na przykład rozbić drzwi, rzucić czymś w okna, lub rozbić o podłogę cokolwiek trzyma w ręku. Pomimo, że formularz wniosku o DLA można ściągnąć z Internetu, zawsze radzimy rodzicom zadzwonić na infolinię DLA. I zamówić formularz przez telefon, gdyż jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, świadczenie będzie przyznane z datą wsteczną, od dnia, w którym formularz został zamówiony przez telefon, o ile zostanie odesłany w ciągu 6 tygodni od tej daty. Numer, pod który należy zadzwonić, aby zamówić formularz DLA, to 0800 121 4600. Dobrym pomysłem jest próba uzyskania pomocy przy wypełnieniu formularza, szczególnie gdy ubiegasz się o świadczenie po raz pierwszy. Spróbuj dowiedzieć się, kto może w tym pomóc i umów się jak najszybciej na spotkanie, gdy tylko zamówisz formularz. Gdy tylko zamówisz formularz, zacznij również myśleć o tym, od kogo możesz uzyskać listy wspierające, które dołączysz do wniosku. Na przykład nauczyciel, dyrektor szkoły lub przedszkola, fizjoterapeuta. Pediatra, pracownik CAMS, usługi w zakresie zdrowia psychicznego, asystent nauczyciela, druh skautów, nauczyciel pływania i tym podobne. Tak wygląda pierwsza strona formularza wniosku od Jelej. Turn to Us to bardzo przydatna strona internetowa, o której warto pamiętać. Turn to Us udziela informacji i wsparcia w kwestii zasiłków socjalnych i dotacji z organizacji charytatywnych. Inaczej mówiąc, organizacja charytatywna może przyznać Tobie bezzwrotną dotację na zakup czegoś poprzez ich stronę internetową oraz darmową infolinię. Prowadzi ona stronę internetową zwaną Znajdź doradcę Find an Advisor która pomoże Tobie znaleźć lokalną organizację doradczą, która może udzielić porad w sprawie zasiłków oraz pomóc w ubieganiu się o nie. Gdy wejdziesz na stronę Turn to Us Advice Finder, z rozwijanego menu tematów, Topic, wybierz Benefits, po czym wpisz swój kod pocztowy w odpowiednie pole, a w polu Distance, jak daleko jesteś w stanie podróżować do organizacji doradczej, na przykład 10 mil. Zostanie wyświetlona lista organizacji, które mogą pomóc Tobie wypełnić formularz DLA. Zasiłek DLA składa się z dwóch elementów i kolejne slajdy przedstawiają więcej szczegółów na temat kryteriów i zasad przyznawania jednego lub obydwu elementów. Na DLA składa się element mobilnościowy i pielęgnacyjny. Każdy z elementów występuje w różnych ratach i rata, którą otrzymasz, zależy od tego, jak wiele pomocy Twoje dziecko. Potrzebuje z powodu niepełnosprawności lub dodatkowych potrzeb. Element pielęgnacyjny. Care component. Element pielęgnacyjny DLA występuje w trzech różnych ratach: niższej, średniej i wyższej. Przez pielęgnację rozumiemy pomoc, której potrzebuje Twoje dziecko w wykonywaniu codziennych czynności, w tym. Kładzenie się do łóżka, wstawanie z niego, bezpieczne poruszanie się po domu i siedzenie na krześle, mycie kąpiel i mycie zębów, ubieranie się, karmienie, przyjmowanie leków lub terapia np. fizjoterapia, komunikowanie się innymi słowy, mówienie i słuchanie zabawa z innymi dziećmi i branie udziału w sytuacjach społecznych takich jak lekcje pływania. W formularzu DLA znajduje się również pytanie o to, jak Twoje dziecko radzi sobie w szkole lub przedszkolu, jakiej pomocy tam potrzebuje. Przykłady obejmują pomoc w zjedzeniu lunchu, przebraniu się na WF lub do zabaw, komunikowaniu się z innymi w szkole i tym podobne. Gdy jest mowa o pomocy, której Twoje dziecko potrzebuje, aby wykonać te czynności, nie oznacza to tylko, że musisz mu fizycznie pomóc, podnosząc je z łóżka lub podając napój do ust. Oznacza to również wszelką inną pomoc, której musisz udzielić, np. ponaglanie, pomoc w skupieniu się na tym, co ma zrobić, przypominanie i wyjaśnianie, co musi zrobić. Na przykład, jeśli Twoje dziecko ma ADHD i fizycznie potrafi się rano ubrać, może nadal potrzebować pomocy, jeśli ma trudności z koncentracją na zadaniu, gdyż się rozprasza lub złości się na Ciebie i gwałtownie reaguje, gdy mówisz mu, co ma robić. Innymi słowy, nawet jeśli jest ono fizycznie w stanie wykonywać daną czynność, ale potrzebuje do tego innego rodzaju pomocy, nadal uznawane jest to za pomoc, której potrzebuje Twoje dziecko w tej konkretnej czynności. Niższa rata elementu pielęgnacyjnego: Low rate of care. Aby kwalifikować się do niższej raty elementu pielęgnacyjnego, musisz udzielać dziecku pomocy przez godzinę w ciągu całego dnia, nie za jednym razem. Na przykład, możesz pomagać dziecku przez 15 minut rano, ponieważ nie chce wstać z łóżka, lub może wciąż wracać do łóżka. Być może będziesz musiała poświęcić 10 minut na pomoc dziecku w myciu się, ponieważ nie znosi ono odczucia wody na skórze. Jeśli jest na to wrażliwe, więc jest to walka, aby skłonić je do współpracy. Następnie, spędzasz 15 minut, próbując skłonić je do zjedzenia śniadania, ponieważ jest bardzo rozproszone, wstaje i odchodzi od stołu ponieważ dziecko cały czas jest w ruchu, bardzo brudzi przy jedzeniu, a ty musisz poświęcić 10 minut na sprzątanie po nim. Wieczorem zawsze odmawia położenia się do łóżka, ponieważ jest bardzo ruchliwe i nigdy nie zgłasza, że jest zmęczone. W tym czasie doświadcza gwałtownych reakcji emocjonalnych i potrzebuje co najmniej 10 minut przypominania, aby się uspokoić i przygo przygotować i położyć do łóżka. Średnia rata elementu pielęgnacyjnego. Middle rate of care. Aby kwalifikować się do średniej raty elementu pielęg pielęgnacyjnego, musisz udzielać dziecku pomocy przez co najmniej godzinę w ciągu dnia lub nocy. Rodzaj pomocy, której potrzebuje Twoje dziecko, jest taki sam jak wcześniej wymienione typy w zakresie pomocy w ich codziennych potrzebach życiowych. I po raz kolejny, nie jest to tylko pomoc fizyczna, której potrzebuje Twoje dziecko, ale wszystkie podpowiedzi, które musisz mu dawać, aby czynność została wykonana. To oznacza zachęcanie dziecka, przypominanie, wyjaśnianie, pomaganie mu skupić się lub kontynuować zadanie, demonstrowanie, jak wykonywać czynności, pokazywanie mu zdjęć, aby wiedziało, czego się od niego oczekuje. Wyższa rata elementu pielęgnacyjnego: High rate of care. Aby kwalifikować się do wyższej raty elementu pielęgnacyjnego, musisz udzielać dziecku pomocy w ciągu dnia oraz w ciągu nocy. Zasady uzyskiwania wyższej raty elementu pielęgnacyjnego są bardzo szczególne. Za noc uznaje się okres po zamknięciu gospodarstwa domowego i wyłączeniu wszystkich świateł, np. od godziny 22, aż do czasu, gdy domownicy wstaną o 7 rano. Musisz udzielać dziecku pomocy jeden raz w ciągu nocy przez dłuższy okres około 20 minut. Lub przez krótsze okresy, co najmniej dwa lub trzy razy w ciągu nocy. Może to być sprawdzanie, co się z dzieckiem dzieje. Przykładem tego może być sytuacja, gdy Twoje dziecko ma cukrzycę i musisz mu sprawdzać poziom cukru we krwi, lub gdy ma padaczkę i musisz sprawdzać jego oddech, lub ma ono fizyczne problemy i może potrzebować pomocy w obróceniu się w łóżku na drugi bok. Jeśli Twoje dziecko ma trudności ze snem z powodu innych problemów i musisz sprawdzać w nocy, co się z nim dzieje, lub być przy nim, gdy ono nie śpi, może to być również uznane za pomoc, której potrzebuje w nocy. Na przykład, niektórym dzieciom trudno jest wyłączyć się w nocy, jeśli mają bardzo aktywny mózg i odczuwają potrzebę ciągłego ruchu, na przykład ADHD. Być może będziesz musiała wstać i, pozosta i pozostać przy dziecku, aby nadzorować je na wypadek, gdyby na przykład wstało i zaczęło wędrować po domu, lub próbowało wyjść przez okno. Gdy dziecko odczuwa silny niepokój, może potrzebować twojej obecności, aby dodać mu otuchy i rozwiać jego obawy, porozmawiać o lękach i tym podobne. Ponieważ bez tej pomocy nie byłoby w stanie w ogóle zasnąć, co może wpłynąć na jego zachowanie i nastrój następnego dnia. Urzędnicy rozpatrujący wniosek od Jelej zwykle chcą zobaczyć dowody na to, w jaki sposób próbowano rozwiązać problemy ze snem. Zanim rozważą przyznanie wyższej raty elementu pielęgnacyjnego. np. klinika snu, leki i tym podobne. Warto zauważyć, że nie musisz nie spać całą noc, aby kwalifikować się do wyższej raty elementu pielęgnacyjnego. A problemy ze snem muszą występować w ciągu większości nocy w tygodniu, a nie każdej nocy. Element mobilnościowy, Mobility Component. Element mobilnościowy DLA występuje w dwóch różnych ratach i za kilka minut je omówię. Istotne jest, aby wiedzieć, w jakim wieku możesz ubiegać się o element mobilnościowy DLA. Niektóre dzieci powyżej trzeciego roku życia kwalifikują się do wyższej raty elementu mobilnościowego, gdy nie są w stanie chodzić lub praktycznie nie są w stanie chodzić. Virtually unable to walk. Lub, przynajmniej, lub mają problemy z chodzeniem. Mówimy tutaj o dzieciach, które muszą korzystać z wózka inwalidzkiego lub tych, które mają trudności z chodzeniem z innych powodów. Na przykład mogą dostawać zadyszki po przejściu zbyt dużej odległości, mogą łatwo się przewracać i ciągle z czymś zderzać, lub mogą mieć niestabilną chorobę, taką jak padaczka. Wszystko to powoduje, że twojemu dziecku trudno jest chodzić bardzo daleko i podczas spaceru może ono potrzebować przerw lub usiąść, aby odpocząć. Jeśli twoje dziecko jest niewidome lub ma poważne problemy ze wzrokiem, na tej podstawie może uzyskać wyższą ratę elementu mobilnościowego. Będziesz potrzebować zaświadczenie lekarskie potwierdzające problemy ze wzrokiem u dziecka. Niektóre, dziec, niektóre dzieci powyżej piątego roku życia kwalifikują się do niższej raty elementu mobilnościowego. Dzieci, które mają problem z radzeniem sobie na zewnątrz, mogą uzyskać niższą ratę elementu mobilnościowego DLA, gdy ma to wpływ na ich nastrój i zachowanie. Innymi słowy, jak się czują, gdy są na zewnątrz poza swoim domem. Na przykład z powodu potrzeb sensorycznych dziecko nie radzi sobie w zatłoczonych miejscach i może odczuwać w nich ogromny niepokój. Lub nie radzi sobie z wysokim poziomem hałasu, ostrym światłem, ludźmi stojącymi blisko niego i tym podobne. Wszystkie te rzeczy mogą sprawić, że dziecko będzie odczuwać ogromny niepokój lub zmęczenie, do tego stopnia, że będzie musiało wrócić do domu lub udać się w ciche miejsce, aby się uspokoić. Gdy dziecko zobaczy coś, co je przeraża, może się zatrzymać lub uciec od czegoś, czego się boi, np. psów. Inne dzieci mogą uzyskać niższą ratę elementu mobilnościowego, jeśli mają problem z zachowaniem. Na przykład mogą mieć ADHD i ciągle próbują uciekać, nie patrząc gdzie biegną, nawet jeśli to oznacza przebiegnięcie przez ruchliwą drogę. Działają za nim pomyślą i bardzo się złoszczą, gdy próbujesz je zatrzymać. Inne dzieci mogą potrzebować większego nadzoru, gdy są na zewnątrz, ponieważ nie mają żadnej świadomości kwestii bezpieczeństwa. Na przykład, myślą, że mogą rozmawiać z nieznajomymi i mówić im wszystko o sobie, podawać miejsce zamieszkania, imię i tym podobne. Ważne jest, aby wiedzieć, że niektóre dzieci, nawet jeśli mogą chodzić, są w stanie uzyskać wyższą ratę elementu mobilnościowego na specjalnych zasadach, jeśli mają głębokie upośledzenie intelektualne. Zasady te są bardzo surowe, a Twoje dziecko musi spełniać wszystkie kryteria. Na temat tych zasad organizacja Kontakt opracowała przydatny arkusz informacyjny, który można znaleźć na, na ich stronie. W świetle tych zasad twoje dziecko musi przejawiać trudne zachowania, które są nieprzewidywalne i mocno nasilone, a także musi wymagać nadzoru prawie przez cały czas, gdy nie śpi. Innymi słowy, musisz bacznie obserwować się praktycznie przez cały czas, aby zapewnić bezpieczeństwo jemu i innym osobom. Jego upośledzenie musi wynikać z niepełnego rozwoju mózgu i dotyczy to dzieci ze spektrum autyzmu, nawet jeśli są one bardzo zdolne w sensie akademickim. Aby uzyskać więcej porad w tym zakresie, zadzwoń na naszą infolinię. Oto kilka ogólnych wskazówek, jak wypełnić formularz wniosku od DLA. Nie śpiesz się i nie próbuj go wypełnić za jednym razem. Formularz jest długi i wymaga mnóstwa informacji. Przeczytaj go najpierw, zanim zaczniesz pisać, aby zorientować się, co jest potrzebne. Jeśli to możliwe, zasięgnij specjalistycznej porady doradcy do spraw świadczeń socjalnych lub kogoś, kto jest zaznajomiony z wypełnieniem formularza. Zwiększy to prawdopodobieństwo, że Twoje dziecko otrzyma odpowiednie raty DLA. Zadzwoń na bezpłatną infolinie kontakt. Jeśli chcesz uzyskać szczegółowe informacje o lokalnych organizacjach, które mogą pomóc, lub zajrzyj na stronę Turn to Us. Prowadź dziennik w ciągu jednego tygodnia przed wypełnieniem wniosku. Podaj szczegółowe informacje na temat zakresu i rodzaju pomocy, której dziecko potrzebuje w ciągu dnia i nocy. Dziennik będzie przydatny podczas wypełniania formularza i może być użyty jako dowód. Będzie on również użytecznym narzędziem pomocnym dla Ciebie w przemyśleniu wszelkiej dodatkowej pomocy, której potrzebuje Twoje dziecko. Podaj jak najwięcej informacji w formularzu w miejscach, gdzie wymagane są dodatkowe informacje, i dołącz dodatkowe arkusze, jeśli zabraknie miejsca. Zawsze wpisz imię, nazwisko i datę urodzenia dziecka na dodatkowych arkuszach, które dołączasz do formularza. Jeśli stan zdrowia Twojego dziecka się waha lub zmienia z dnia na dzień, do opisania tych zmian użyj zwrotów złe dni i lepsze dni. Użycie słowa normalny. Może wskazywać na to, że w tych dniach dziecko nie potrzebuje żadnej dodatkowej pomocy. Upewnij się, że podałeś szczegóły potrzeb Twojego dziecka w ciągu złych dni i lepszych dni, aby osoba rozpatrująca wniosek miała dokładny wgląd w potrzeby Twojego dziecka. Jeśli odmówiono DLA lub uważasz, że nie przyznano Ci właściwej raty pielęgnacyjnej, mobilnościowej lub obu, Możesz poprosić o ponowne rozpatrzenie decyzji. Nazywa się to obligatoryjnym ponownym rozpatrzeniem decyzji mandatory reconsideration. I musisz wystąpić o to w ciągu 28 dni od daty decyzji. Jeśli jednak spóźnisz się z prośbą o to z powodu trudnych okoliczności, np. choroby Twojego dziecka lub żałoby, możesz wystąpić z prośbą o opóźnione mandatory reconsideration. Masz 13 miesięcy, aby o to wystąpić. Zanim poprosisz o ponowne rozpatrzenie, pomocne będzie zapoznanie się z powodami ich decyzji, abyś wiedziała, co zakwestionować. Możesz do nich zadzwonić i poprosić o przesłanie powodów na piśmie, abyś mogła zrozumieć, w jaki sposób podjęli decyzję. Występując o ponowne rozpatrzenie decyzji, pomocne jest również uzyskanie dodatkowej dokumentacji dowodowej potwierdzającej Twój, twój wniosek. Na przykład list ze szkoły od lekarza rodzinnego, terapeuty i tym podobne. Jeśli decyzja mandatory reconsideration jest niekorzystna, następnym krokiem jest złożenie apelacji, co oznacza skierowanie sprawy do Trybunału do rozpatrzenia przez niezależny organ odwoławczy. Będziesz musiała wypełnić formularz SSCS1. Który możesz ściągnąć z internetu i wysłać do Trybunału wraz z kopią decyzji: Mandatory Reconsideration. Adres, na który należy wysłać formularz, znajduje się na odwrocie formularza. Być może będziesz musiała poczekać kilka miesięcy na termin rozprawy. Przy składaniu apelacji pomocne jest uzyskanie porady od specjalistycznej organizacji, np. Citizens Advice Bureau. Zadzwoń na infolinie kontakt, aby uzyskać dalsze porady dotyczące apelacji od decyzji DLA. Na rozprawę w Trybunale możesz zabrać kogoś ze sobą, np. przyjaciela lub krewnego, w celu uzyskania wsparcia. Niektóre rozprawy odbywają się twarzą w twarz, podczas gdy inne telefonicznie lub za pośrednictwem wideokonferencji. W formularzu jest pytanie, czy potrzebujesz tłumacza na rozprawie. Pamiętaj również, że jeśli potrzeby Twojego dziecka kiedykolwiek się zmienią i stwierdzisz, że powinnaś ubiegać się o wyższe raty DLA, możesz wystąpić o tak zwaną zmianę okoliczności change, in, change of circumstances i zostanie Tobie wysłany formularz, w którym możesz wyjaśnić, jak zmieniły się potrzeby Twojego dziecka. Przykładowe zmiany okoliczności mogą być takie, gdy Twoje dziecko może potrzebować więcej pomocy w nocy lub doświadczać więcej problemów z poruszaniem się. Gdy wychodzi na zewnątrz. Zasiłek opiekuńczy Cares Allowance jest świadczeniem, które możesz otrzymać tylko wtedy, gdy Twoje dziecko otrzymuje DLA i musi ono otrzymywać średnią lub wyższą ratę elementu pielęgnacyjnego. Nie będziesz się kwalifikować, jeśli Twoje dziecko otrzymuje niższą ratę elementu pielęgnacyjnego DLA. Zasiłek ten jest wypłacany. Gdy opiekujesz się niepełnosprawnym dzieckiem przez co najmniej 35 godzin tygodniowo. Nawet jeśli ono chodzi do szkoły lub przedszkola, możesz powiedzieć, że opiekujesz się nim przez 35 godzin tygodniowo rano, wieczorem i w weekendy, a w niektórych przypadkach w nocy. Nie możesz otrzymać zasiłku Carers Allowance, jeśli jesteś studentem kursu, który jest sklasyfikowany jako kurs w pełnym wymiarze godzin, który zwykle wynosi co najmniej 21 godzin w tygodniu. Sprawdź u organizatora kursu, czy jest on kursem w pełnym czy w niepełnym wymiarze godzin. Zasiłek ten nie jest zależny od wysokości dochodów, ale jeżeli pracujesz, nie możesz zarobić więcej niż 132 funty po odliczeniu podatków i składki na ubezpieczenie społeczne. W tej kwestii są oni bardzo surowi. Istnieją jednak sposoby na zmniejszenie zarobków, takie jak pokrycie kosztów opieki nad dziećmi. Zadzwoń na infolinię Kontakt, aby dowiedzieć się, jak zmniejszyć swoje zarobki, aby ubiegać się o zasiłek opiekuńczy. Jeśli masz partnera, który pracuje, jego zarobki nie są brane pod uwagę. Jeśli otrzymujesz pewne inne świadczenia, takie jak zasiłek macierzyński Maternity Allowance lub zasiłek chorobowy ESA nowego rodzaju New Style ESA, możesz nie dostać Care's Allowance, gdyż nie można otrzymywać tych dwóch świadczeń równocześnie. Ale nadal warto złożyć wniosek, ponieważ otrzymasz podstawowe uprawnienia, które kwalifikują Cię do premii opiekuńczej wypłacanej wraz z innymi Twoimi świadczeniami. Innymi słowy, dostaniesz więcej dodatków pieniężnych do innych zasiłków tylko za bycie opiekunem. Tylko jeden opiekun może złożyć wniosek za opiekę nad dzieckiem, nawet jeśli Ty i Twój partner lub inny krewny wspólnie opiekujecie się dzieckiem. Możesz ubiegać się o zasiłek opiekuńczy online na stronie internetowej gov.uk. Pomoc w płaceniu podatku lokalnego, council tax. Redukcja przedziału podatkowego dla niepełnosprawnych. Disability Reduction. Możesz być uprawniona do Disability Reduction Twojego podatku lokalnego, jeśli. Twoje dziecko korzysta z wózka inwalidzkiego w domu. Nie ma potrzeby, aby twoja nieruchomość była zbudowana w specjalny sposób lub dostosowana do, do używania wózka. Liczy się tylko to, że ktoś musi używać wózek w domu, a w twojej nieruchomości jest wystarczająco miejsca. Jeżeli w twojej nieruchomości znajduje się druga łazienka lub kuchnia, która jest potrzebna niepełnosprawnej osobie, możesz się wciąż kwalifikować, nawet jeśli twoja nieruchomość nie została specjalnie dostosowana. A druga łazienka czy kuchnia zawsze tam była. Jednakże, będziesz musiała wykazać, że te dodatkowe pomieszczenia są potrzebne ze względu na problemy zdrowotne Twojego dziecka. Ze względu na rodzaj niepełnosprawności Twojego dziecka, jedno pomieszczenie w Twojej nieruchomości, poza łazienką, kuchnią, toaletą oraz jego sypialnią, jest dziecku potrzebne i głównie przez nie używane. Może to dotyczyć np. sytuacji, gdy pokój został przystosowany specjalnie do użytku dziecka niepełnosprawnego lub jest używany jako pokój zabiegowy lub do przechowywania specjalistycznego sprzętu. Jeśli się kwalifikujesz, nieruchomość jest traktowana tak, jakby znajdowała się w następnym, niższym przedziale podatku lokalnego, a rachunek jest odpowiednio zmniejszany. Jeśli Twoja nieruchomość mieści się już w najniższym przedziale, grupie A, Rachunek zostaje zmniejszony o określony procent. Lokalne programy, programy wsparcia Local Support Schemes. Gminy są ob obecnie odpowiedzialne za własne lokalne problemy, programy wsparcia oparte na dochodach. Oznacza to, że kwota pomocy, jaką rodzina o niskich dochodach otrzymuje na podatek lokalny, różni się w zależności od obszaru. Wiele gmin utworzyło fundusze kryzysowe wypłacające uznaniowe świadczenia rodzinom, które mają trudności z płaceniem podatku lokalnego. Skontaktuj się z urzędem swojej gminy, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat funduszu kryzysowego w Twoim obszarze. Nawet jeśli Rada Twojej twoje, twoje Gminy stwierdzi, że nie ma funduszu kryzysowego, nadal będzie zobowiązana do rozważenia wniosku o dodatkową pomoc finansową. Wszystkie gminy mają prawo do dokonywania uznaniowych płatności, jeśli w indywidualnym przypadku uznają to za stosowne. Więc, ogólna polityka niedokonywania takich płatności mogłaby być przedmiotem sporu prawnego. Zniżka na podatek lokalny Council Tax Discount. Jeśli w nieruchomości mieszka tylko jedna osoba dorosła, 25% jest potrącane z rachunku. Decydując o tym, ile osób mieszka w nieruchomości, niektórzy mieszkańcy mogą nie być brani pod uwagę. Władze lokalne czasem opisują te osoby jako niewidzialne dla celów podatku lokalnego. Lista osób sklasyfikowanych jako niewidzialne obejmuje dzieci poniżej 18 roku życia, młode osoby w wieku 18-19 lat, na które wypłacane jest świadczenie Child Benefit. Młode osoby w wieku poniżej 20 lat, które zakończyły edukację. Ma to zastosowanie tylko wtedy, gdy zakończyły ją w dniu 1 maja lub później i mogą być wówczas uznane za niewidzialne do dnia 31 października bieżącego roku. Studenci studiów dziennych większość praktykantów i stażystów w wieku poniżej 25 roku życia. Każdy, kto ma poważne upośledzenie umysłowe, np. niepełnosprawność intelektualną lub zaburzenia ze spektrum autyzmu, które poważnie wpływają na inteligencję i funkcjonowanie społeczne. Osoba ta musi również otrzymywać zasiłek z tytułu niepełnosprawności, taki jak Disability Living Allowance DLA lub Personal Independence Payment. PIP. Niektórzy opiekunowie mogą również być traktowani jako niewidzialni dla celów podatku lokalnego. Dotyczy to każdego opiekuna sprawującego opiekę przez co najmniej 35 godzin tygodniowo nad osobą, która nie jest ich partnerem lub ich dzieckiem poniżej 18 roku życia, pozostającym na ich utrzymaniu. Niepełnosprawna osoba nad którą sprawują opiekę Musi otrzymywać zasiłek PIP z elementem pielęgnacyjnym lub DLA ze średnią lub wyższą ratą elementu pielęgnacyjnego. Rodzic opiekujący się dzieckiem nie jest traktowany jako niewidzialny, jeśli dziecko ma mniej niż 18 lat. To ograniczenie dotyczące dzieci pozostających na utrzymaniu dotyczy osoby, która jest rodzicem dziecka. Nie dotyczy to innych osób opiekujących się dzieckiem, które z nim mieszka. Na przykład dziadków. Karta parkingowa dla niepełnosprawnych Bluebacz. Jesteś uprawniona do karty parkingowej Bluebacz, jeśli twoje dziecko otrzymuje wyższą ratę elementu mobilnościowego DLA. Jeśli Twoje dziecko nie ukończyło 3 lat i cierpi na chorobę, przez co musi cały czas mieć przy sobie nieporęczny sprzęt lub być cały czas w pobliżu pojazdu, na przykład w przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia, musi szybko być zabrane do szpitala z powodu niestabilnej choroby, takiej jak padaczka. Od 30 sierpnia 2019 roku w Anglii dzieci, które nie są w stanie wyjść z domu, aby odbyć podróż, nie doświadczając ciężkiego stresu psychicznego, oraz dzieci, które nie są w stanie odbyć podróży bez ryzyka narażenia siebie i innych na niebezpieczeństwo, mogą również być w stanie uzyskać Blue badge. Dzieci będą musiały być ocenione przez władze lokalne pod kątem kryteriów, ponieważ uprawnienia do karty nie są przyznawane automatycznie. Dzieci z problemami sensorycznymi, skrajnymi lękami, stanami lękowymi i autyzmem mogą otrzymać Blue badge na podstawie tych problemów. Złóż wniosek w swojej gminie lub na stronie internetowej gov.uk. Karta CEA. CEA Card. CEA Card to krajowy system opracowany dla kin w Wielkiej Brytanii przez UK Cinema Association. UKCA. Program upoważnia do bezpłatnego biletu do kina dla opiekuna lub innej osoby towarzyszącej niepełnosprawnemu, czyli twojemu dziecku. Twoje dziecko musi mieć skończone 8 lat. Odwiedź stronę www.ceacart.co.uk. Podróżowanie autobusem, koleją. Władze lokalne prowadzą programy umożliwiające osobom niepełnosprawnym w każdym wieku ubieganie się o bilet autobusowy lub voucher na bezpłatne przejazdy autobusem. W niektórych obszarach niezbędny stały opiekun podróżujący z osobą niepełnosprawną jest również uprawniony do bezpłatnych przejazdów. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z urzędem swojej gminy. Możesz być zwolniona z podatku drogowego, jeśli Twoje dziecko otrzymuje wyższą ratę elementu mobilnościowego DLA. Karta kolejowa dla niepełnosprawnych Disabled Rail Card uprawnia osobę niepełnosprawną i osobę towarzyszącą, do zniżki w wysokości 1 trzeciej ceny większości biletów kolejowych. Uprawnione do karty są tylko dzieci otrzymujące wyższą ratę elementu mobilnościowego. Więcej informacji można znaleźć na stronie Disabled Persons Railcard. Pomoc w opłacaniu rachunków za energię. Istnieje szereg programów, które mogą pomóc w opłacaniu rachunków za energię. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź naszą stronę internetową i wyszukaj pomoc dotyczącą rachunków za energię, help with fuel bills i naszej publikacji o utrzymaniu ciepła w domu, keeping warm. Fundusz Family Fund. Family Fund przyznaje dotacje na szeroką gamę dóbr, takich jak pralki, zabawki sensoryczne, wakacje rodzinne, pościel, tablety, meble, sprzęt na place zabaw, odzież i komputery. Family Fund ma własne kryteria przyznawania dotacji. To, że otrzymujesz DLA, niekoniecznie oznacza, że kwalifikujesz się do pomocy. Odwiedź stronę internetową www.familyfund.org.uk. Do organizacji, które mogą udzielić pomocy zaliczają się organizacje specjalizujące się w poszczególnych problemach zdrowotnych, organizacje dla opiekunów Wydział Świadczeń Socjalnych w Gminie, organizacja Citizens Advice Bureau, infolinia Kontakt, broszury i arkusze informacyjne organizacji Kontakt, przewodnik organizacji Cerebra. Organizacja Kontakt posiada biura w Ealing, Lambeth, Lewisham i Wandsworth. Aby uzyskać więcej informacji, również o tym, jak skontaktować się z naszymi biurami w Londynie odwiedź dział kontakt as na naszej stronie internetowej możesz również wysłać do nich e maile telefon zaufania kontakt listening e dla rodziców i opiekunów szukających kogoś kto wysłucha doda otuchy oraz udzieli praktycznego i emocjonalnego wsparcia możesz umówić się na spotkanie telefoniczne z jednym z doradców rodzinnych kontakt Więcej szczegółów można znaleźć na naszej stronie internetowej. Dziękujemy.